Czy trudno Ci było grać bez słów? Czy miałeś pełną skalę ekspresji? No, tak jakoś się ułożyło, że ten bohater został tak skonstruowany, że nic nie mówi. Mówi tam jedną kwestię tylko. No i to zawsze jest jakaś trudność, bo ten podstawowy środek ekspresji aktorskiej zostaje odebrany i, no i trzeba sobie poradzić bez tego. I trzeba jakoś po prostu powiedzieć to wszystko, co miało się do powiedzenia, bez kwestii, jakoś inaczej trochę. W filmie widzimy dramat człowieka i takie pytanie, dlaczego ksiądz Adam cierpi? Czy chodzi tutaj o to, że jest homoseksualistą, czy chodzi tutaj o to, że nałożony jest na niego celibat, czy jego cierpienie wynika może z jeszcze innych powodów? Nie muszę tak powiedzieć, że ksiądz Adam cierpi, bo coś tam. To jest wieloznaczne. Myśmy chcieli pokazać bohatera pełnokrwistego. Nie chcieliśmy go oceniać. Chcieliśmy pokazać człowieka. A człowiek nie jest jednoznaczny, jednowymiarowy, więc ciężko powiedzieć, dlaczego ksiądz Adam cierpi. Myślę, że cierpi z wielu powodów. Scena końcowa pozostawia widza w takim oczekiwaniu, dlatego że widzimy scenę seksu księdza z dynią. Następnie widzimy dynię w sutannie. I jak tę scenę można interpretować? Pani tak zdradza zakończenie po prostu brutalnie. Na tym polega zakończenie, że jest otwarte i każdy sobie może interpretować wedle swojej woli. Co zabawne, jak ten film jest odbierany w różnych kulturach, to zakończenie zawsze jest odbierane inaczej. Dla niektórych jest to happy end, dla niektórych jest to dramat, dla niektórych zbawienie. Więc jest to zakończenie otwarte i właśnie na tym polega, żeby każdy mógł sobie sam zinterpretować je. Ty skończyłeś Krakowską Wyższą Szkołę Teatralną. W jakim stopniu Twoje osiągnięcia to zasługa edukacji? Przede wszystkim nie skończyłem żadnej szkoły. Nie wiem, edukacja na pewno jest ważna. No, ja akurat dla mnie nie odgrywała takiego znaczenia, no bo jakoś zawsze instynktownie się poruszałem i też jakoś no, nie miałem ambicji takich, jakie nawet mógłbym mieć teraz. Ale uważam, że jest to ważny aspekt. Ja akurat nie skorzystałem z tego do końca, ale myślę, że to się przydaje w życiu. A czy od początku wiedziałeś, że chcesz być aktorem? Tak, od momentu zapłodnienia. A jaki był taki moment, który był katalizatorem tego, co teraz robisz? Nie było takiego momentu, po prostu no, tak się ułożyło moje życie. Rozumiem. A czy nie myślałeś nigdy o tym, żeby grać za granicą, żeby spróbować swoich sił za granicą, żeby spróbować sił w firmach zagranicznych? Zawsze chciałeś zostać na polskim podwórku? No to ja trochę nie rozumiem jakichś ambicji robienia wielkiej kariery zagranicznej. Uważam, że znajdujemy się w grupie kulturowej wschodniej i ewentualnie jedyny kierunek kariery zagranicznej jest na wschód, a nie na zachód. Chyba, że ktoś od dziecka mówi w języku angielskim i nie ma akcentu i wtedy może coś tam, jakąś próbować karierę robić, ale wydaje mi się to absurdalne. A czy Twoim zdaniem filmy, które robi Małgośka, sponsoring, Ono, które było również bardzo znane za granicą, teraz w Imię, czy filmy, które przedstawiają polską rzeczywistość, w których grają polscy aktorzy, to jest pewnego rodzaju misja rozpowszechniania wiedzy o Polsce za granicą? Myślę, że to nie jest misja żadna. Jak ktoś ma misję, to już jest trochę to dziwne. Po prostu robimy filmy. I to, że są one znane za granicą, to nie ma żadnego znaczenia. No ma znaczenie dla nas, no, bo to nam ułatwia robić następne filmy. A to w jaki sposób przedstawiacie Polskę za granicą? To wpływa jednak na postrzeganie kraju za granicą, wśród publiczności we Francji, w Niemczech, w Wielkiej Brytanii? No mamy taką nadzieję, że wpływa. Dobrze, dziękuję. To wszystkie moje pytania. Dzięki.